byłem bardzo zaangażowany oczywiście w te wybory prezydenckie. Byłem pełnomocnikiem listy w Lecha Wałęsy. Byłem nawet jego pierwszym kandydatem na premiera. Między pierwszą a drugą turą wyborów, kiedy było wiadomo już, że zwycięstwo, ostateczne zwycięstwo Wałęsy jest przesądzone, on się zwrócił do mnie o przygotowanie ewentualnie przyszłego gabinetu. Ja się nawet podjąłem tej roli, bardzo jasno mówiąc, przedstawiając swoje stanowisko w tej sprawie Wałęsie, że podejmuje się tylko, że tak powiem, na ściśle określony czas i dla wykonania jednego zasadniczego zadania, jakim było jak najszybsze przeprowadzenie wolnych wyborów dla przedstawicielstwa narodowego, do Sejmu i do Senatu. I że w moim przekonaniu można i należy to zrobić w przeciągu czasowym 6 miesięcy, najwyżej, najdalej 6 miesięcy. Ta rozmowa z Wałęsą się zakończyła pozornie pełną aprobatą z jego strony, ale już w tym momencie rozeszły się, że tak powiem, nasze koncepcje, jak się później okazało. Wałęsa przestał być zainteresowany w szybkich wyborach Sejmu. Uważał, że jego pozycja przy Sejmie kontraktowym jest na tyle mocna, że można, powiedzmy, próbować tutaj rozgrywać tą sytuację w takim układzie, jakim jest to umowa okrągłego stołu formalnie obowiązywała. I co więcej, że należy utrzymać założenie, może skorygowane, ale jednak takie, że władze PRL, że strona, jak to się wówczas mówiło partyjno-rządowa, jest w pełni uprawnioną stroną, której prawa trzeba respektować. I to zostało przełożone przez niego na ten slogan, odbudowania dróg, że trzeba się opierać na prawej i na lewej nodze i że ta lewa noga jest teraz za słaba, więc on będzie tą lewą nogę wspierał. Wspierał przez 2 lata, no ale do końca, do tych wolnych wyborów doszło. No, doszło niestety przy ordynacji uchwalonej przez Sejm kontraktowy. No i będący tego rodzaju zjawiskiem, bo muszę powiedzieć, że trzeba się tej ordynacji przyjrzeć, żeby można było powiedzieć, że zrobiono wszystko, żeby ten pierwszy wolny Sejm Rzeczpospolitej po 40 paru latach po prostu był od samego początku niezdolny do wyłonienia rządu. No rzeczywiście, to była ordynacja, która jest pewnego rodzaju jakiś wgłębić się w nią, no elementem w ogóle, tego wyłonić jakąś, powiedzmy, jedną ważną siłę polityczną, jednolitą, prawie było niemożliwe. Więc od samego początku był to Sejm rozbity na małe partie, ugrupowania. Ogromną gamę, prawda, różnych możliwości. Od bardzo silnego ciągle jeszcze układu postkomunistycznego, który wszedł do Sejmu, no po takie zjawiska jak, no nie wiem, Partia Przyjaciół Piwa na przykład, czy coś podobnego. No i wtedy powstał problem, co z tego można zrobić, jak z tego stworzyć praktycznie rząd, który mógłby podjąć rzeczywiście działania zmierzające do autentycznego przywrócenia Polsce
systemu suwerennej i demokratycznej władzy, w pełni demokratycznej władzy. No tak się złożyło, że na mnie spadła ta rola. Ja przyznam się szczerze, że nigdy do tego się w tamtym okresie nie szykowałem. Uważałem, że to jest moment, w którym powinien ster rządu objąć ktoś, kto ma dobre przygotowanie ekonomiczne, bo to był moment, grudzień, koniec, jesień, późna jesień roku 91, w którym ujawniły się wszystkie negatywne konsekwencje planu Balcerowicza. O tym się dzisiaj nie mówi, ale to był moment w ogóle ogromnego kryzysu ogólnogospodarczego i kryzysu także przede wszystkim finansów publicznych, który był w katastrofalnym stanie. Dzisiaj się w ogóle nie wspomina o tym, że rząd, w którym Balcerowicz jako wicepremier był właściwie osobą w pełni dysponującą i formującą i prowadzącą politykę ekonomiczną tego rządu, no, wykonał ruch, który był zaprzeczeniem wszystkich jego wtedy wyznawanych i dzisiaj podtrzymywanych teorii, to znaczy doprowadził do druku, niekontrolowanego druku pieniędzy i zawieszenia przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy stosunków z Polską w związku z tym. I w tym momencie no, był problem powołania rządu przez Sejm wyłoniony właśnie z tych wyborów roku 91 w stanie zupełnie rozkawałkowanym. Okazało się, że spada ta, że tak powiem, konieczność wykonania tego na mnie. Ponieważ myślę, że ja mogłem to zrobić tylko dlatego, że po pierwsze byłem osobą politycznie do tej pory niezwiązaną z żadną z tych występujących w tym rozbitym Sejmie partii, a po drugie, że jako adwokat przez wiele lat w PRL-u broniłem prawie wszystkich działaczy opozycji. W związku z tym no, miałem pewne zaufanie, powiedzmy, tego gremium. No i tak doszło do stworzenia tego rządu. Ale ja sobie zdawałem sprawę, że tutaj stoimy wobec zadania, które będzie bardzo trudno spełnić, bo to zadanie, krótko mówiąc, sprowadzało do zanegowania całego układu okrągłego stołu, który w ciągu tych 2 lat bardzo się umocnił. W tej sytuacji zdawałem sobie sprawę, że dojdzie do zasadniczej konfrontacji poglądów. Czy były szanse? Myślę, że gdyby się to udało jeszcze, powiedzmy, przetrwać 5 roku, bo wprawdzie szanse nie były wielkie, ale być może dałoby się uzyskać przełom w ówczesnym procesie zmian. No niestety tego czasu zabrakło. A żałował pan kiedyś, że się podjął tej misji tworzenia rządu w tak trudnych warunkach? Nie żałowałem. To rzeczywiście się nie udało, ale udało się zrobić chyba jedną rzecz. Przepraszam, może nie jedną, 2. Znaczy, nie udało się w jednym punkcie zasadniczym, mianowicie w kwestii zagospodarowania majątku narodowego, który pozostał po rządach komunistycznych. To był ten zasadniczy punkt różniący nasze stanowisko wobec
rozwiązań przyjętych przy okrągłym stole. Mianowicie, tam był taki milczący układ. My uzyskujemy dostęp do władzy politycznej, a sprawy gospodarcze pozostawiamy do załatwienia tym, którzy będą się w tym specjalizowali, krótko mówiąc, ludziom z tego postkomunistycznego układu. I w ciągu tych 2 lat już się rozpoczął ten proces zmian i ten proces był, no, mniej więcej pozwalał ocenić, jak będzie proces transformacji ustrojowej wyglądał, chociaż jeszcze nie było żadnych w tym zakresie takich konstytutywnych aktów politycznych dotyczących rozstrzygnięcia problemu zagospodarowania tego majątku. Wysuwano różne hasła powszechne uwłaszczenie, jak wiadomo, było to bardzo nośne wtedy. Koncepcje były bardzo różne, nie wszystkie były realne, ale faktem jest, że w Polsce nie przeprowadzono żadnej. I ja w związku z tym, że mimo, że brak było podstaw ustawowych do dysponowania tym majątkiem, rząd Bieleckiego, praktycznie biorąc, rozpoczął natychmiast, to jeszcze rząd, przepraszam, jeszcze rząd Mazowieckiego właściwie rozpoczął, bo prywatyzacja Wedla, taka pierwsza, taka, prawda, można powiedzieć, pokazowa, to była jeszcze to jeszcze rząd, to jeżeli pamiętam, w okresie rządu Mazowieckiego, to już było wiadomo, w jakim kierunku i z jakim założeniem idzie ten proces przyjmowania majątku narodowego. I ja to po prostu, pierwszą decyzją tego rządu było zatrzymanie procesu prywatyzacji. Wstrzymanie tego do momentu, kiedy zostanie przyjęta przez Sejm ustawa reprywatyzacyjna, a później ustawa rozstrzygająca formułę powszechnego uwłaszczenia. I to był, można powiedzieć, od pierwszego dnia powołania tego rządu, ja sobie zdawałem sprawę, zasadniczy punkt, w którym musiało dojść do konfrontacji. I to była tylko kwestia, jak długo zyskamy czas, żeby powiedzmy umocnić na tyle, powiedzmy, rządową bazę i zaplecze polityczne, które by pozwoliło później przeprowadzić według naszych koncepcji tą właśnie przebudowę gospodarki. I, no cóż, wypadki się potoczyły, jak się potoczyły. Ja sobie zdawałem sprawę, że my właściwie cały czas od samego początku nieustannie jesteśmy właściwie narażeni na kolejne próby ataków na nas. Ale początkowo mieliśmy pewien okres spokoju. Ja to oceniam pierwsze 3-4 miesiące. Dlatego, że sytuacja finansów publicznych przede wszystkim była tak fatalna, że strona, tak powiem, przeciwna uważała, że po prostu rząd się na tym położy, bo my tej sytuacji nie opanujemy. W momencie, kiedy 23 grudnia, prawda, został rząd, którego byłem premierem, zaprezentowano mi przygotowaną jeszcze przez Balcerowicza projekt prowizorium budżetowego. Był zbyt krótki czas, żeby cokolwiek można było zmienić. To jest za parę dni już trzeba według jakichś zasad gospodarować budżetem.
No i w związku z tym to prowizorium trzeba przyjąć. A prowizorium było tak skonstruowane, że praktycznie właściwie uniemożliwiało jakiekolwiek racjonalne działania. Naprawdę trzeba robić nadzwyczajne łamigłówki, żeby sobie z tym jakoś radzić. No i myśmy sobie jednak mimo wszystko poradzili. Mimo wszystko w ciągu tych 3 miesięcy został przygotowany projekt budżetu. Co prawda były kłopoty z jego przeprowadzeniem, ale został złożony w Sejmie. No i w ciągu tych 3 miesięcy nastąpiła pewna stabilizacja gospodarki. Udało się przeprowadzić zasadniczy punkt wtedy, zmieniający w ogóle układ gospodarczy, mianowicie to, co było pewnym skandalem nawet w całym dotychczasowym planie reformy gospodarczej, to znaczy sztywny kurs złotego w stosunku do dolara. Kurs tak ustalony, bo to był przecież kurs urzędowy, że praktycznie biorąc pozbawiał polską gospodarkę jakichkolwiek szans. Pierwszym zadaniem z naszej strony było zdewaluowanie złotego. No, cały czas była obawa, że taka dewaluacja zakończy się po prostu uruchomieniem mechanizmu galopującej inflacji. No i to nam się w ciągu tych pierwszych 3 miesięcy udało przeprowadzić. I to jest gdzieś właśnie początek drugiego kwartału 92 roku. To jest taki moment, w którym po raz pierwszy od momentu, od roku 89, ten trend, który nieustannie powodował, że spadał dochód narodowy brutto, był, w ogóle leciał na łeb na szyję, że on się zatrzymał i zaczął bardzo wolno, co prawda, ale zaczął rosnąć. Czyli mieliśmy pierwszy objaw tego, że jednak gospodarka się stabilizuje. No i od tego momentu było wiadomo, że druga strona ma już ściśle obliczony czas do rozprawienia się z rządem. I ja byłem tego świadomy. A kto pana zawiódł? Z tych ludzi, którzy tworzyli rząd, którzy byli w pana otoczeniu, z perspektywy tych lat, które upłynęły. Ja nie mówię o tym, że zdradził, tylko zawiódł. Na kogo pan mocniej liczył na wsparcie? Kto gdzieś wycofał te swoje szeregi z wojskiem i nie do końca się sprawił na polu walki? Czy byli tacy w ogóle? No więc wycofali się, no, głównie ja, szczerze mówiąc, cały czas miałem przede wszystkim kłopoty, jeśli chodzi o odcinek najbardziej wrażliwy, najtrudniejszy, to znaczy finanse publiczne. No, pierwszy minister po prostu po 2 chyba tygodniach, nie pamiętam, już w bardzo krótkim okresie, po prostu uznał, że on nie jest w stanie, nie panuje nad tym, wystąpił. Ja wtedy zdecydowałem się mianować ministrem osobę, co do której miałem pewne, były pewne zastrzeżenia. Ale sytuacja wyglądała trochę dziwnie, mianowicie minister Olechowski był formalnie człowiekiem bezpartyjnym, fachowcem, rzeczywiście miał praktykę w Banku Światowym, w Międzynarodowym Funduszu, więc był właściwie idealnym kandydatem, ale powstał jeden problem, mianowicie no, myśmy zawsze przy wszystkich nominacjach sprawdzali, powiedzmy, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o kwestie współpracy w minionym okresie. Ja zaraz następnego dnia, znaczy jak w grudniu 1951 roku uzyskałem powołanie na stanowisko premiera, zgłosił się do mnie ówczesny szef Urzędu Ochrony Państwa Milczanowski z taką swoją listą, gdzie były nazwiska najbardziej prominentnych polityków, którzy właśnie na tych listach się znajdowali. No i muszę powiedzieć, że dla mnie to był bardzo trudny moment, bo się w tym momencie zorientowałem, że będę miał bardzo ograniczone możliwości
współpracy w tym Sejmie ze względu na przeszłość niektórych ludzi, ale ministra Lechowskiego na tej liście nie było. Z drugiej strony wiedziałem, więc poprosiłem o wczesnego, już wtedy był nim, był szefem Urzędu Ochrony Państwa, był Piotr Naimski, poprosiłem, żeby sprawdził. Dokonał sprawdzenia i okazało się, że w archiwum też nic nie ma. Braknie steczki, jakichkolwiek śladów dotyczących ministra Olechowskiego. Skądinąd wiedziałem, że minister Olechowski był w roku 68 jako młody student aresztowany, siedział. Później, co prawda, nigdy się nie interesował polityką, uzyskał możliwość stypendium zagraniczne, możliwość wyjazdu za granicę i pracy właśnie w tych międzynarodowych instytucjach. No ale, żeby w stosunku do takiej osoby organy bezpieczeństwa się w ogóle ją nie interesowały, wydawało się miało możliwe. Ja poprosiłem ministra Olechowskiego, spytałem go o to i on powiedział tak. Ja rzeczywiście nawiązałem pewien kontakt z organami bezpieczeństwa, bo no byłem w takiej, znalazłem się w takiej sytuacji, jak byłem w Banku Światowym, przyjechałem do Nowego Jorku, że spróbował zgłosić się do mnie z propozycjami ludzie z CIA. Ja uznałem, że no, jest moim obowiązkiem przekazać, powiedzmy, tą wiadomość naszej stronie, naszym władzom. I do tego się ograniczyła moja kontakt. No, przyjąłem to z dobrą wiarą. Minister Olechowski objął ten urząd. W pewnym sensie muszę powiedzieć, że rzeczywiście przynajmniej do gdzieś do w ciągu pierwszych miesięcy chyba lojalnie, względnie lojalnie to wykonywał, powiedzmy, tą funkcję. W momencie, kiedy zaczęło się już, że tak powiem, nawarstwiać te kłopoty, o których mówiłem, kiedy się okazało, że rząd już, że tak powiem, jest w sytuacji, że znalazł się na celowniku, no to rzeczywiście minister Olechowski oświadczył rząd, że jednak składa dymisję. Wprawdzie podjął się, powiedzmy, jeszcze prowadzenia resortu, ale że już, że tak powiem, wyraźnie zdystansował się, że tak powiem, politycznie od rządu. I to w zasadzie jedyny taki przypadek. A Radek Sikorski? Radek Sikorski był kandydatem, którego ja, znaczy, polecenie było oczywiście ministra Parysa, no bo to on odpowiadał za resort. Ale w zasadzie ja rzeczywiście podjąłem ten problem. Uznałem, że jeśli chodzi o Radka Sikorskiego, no jest to kandydatura bardzo, że tak powiem, ryzykowna, bo to bardzo młody człowiek przecież, prawda? Ale jego przeszłość, jego wykształcenie, przeprowadził z nim zresztą rozmowę, wrażenie, jakie odniosłem, wtedy był jak najbardziej pozytywny. I ja uznałem, że to nawet trzeba będzie, trzeba, że tak powiem, zrobić dla jakby zaakcentowania, że stawiamy na nowych, młodych ludzi z zupełnie innego układu. I w związku z tym przyjąłem tą propozycję ministra Parysa, żeby on objął stanowisko wiceministra obrony narodowej. No, był jeden warunek konieczny jednak moim przekonaniem do spełnienia, dlatego że Radek Sikorski miał podwójne obywatelstwo, był obywatelem Wielkiej Brytanii. No i niestety okazało się, że ten warunek nie został spełniony.
W związku z czym no, musiałem przyjąć jego rezygnację w pewnym momencie. Trudno mi się to wdawać, powiedzmy, pełną ocenę tej sprawy. Tłumaczył, że w zasadzie to jest sytuacja, w której on nie bardzo może, że tak powiem, zrzec się tej, że nie ma takiej instytucji w zasadzie, powiedzmy. Ale widać było, że nie ma specjalnie chęci na zrezygnowanie z tego. A ja uważałem, że w tym zakresie sytuacja w rządzie musi być jasna, to znaczy nie można podwójnego obywatelstwa tolerować, nie możemy. I przyznam się szczerze, że się rozstałem nawet z nim z żalem. No, później się potoczyły to sprawy tak, jak się potoczyły. A czy spotkał pan po latach ludzi, którzy wtedy głosowali za odwołaniem rządu, którzy powiedzieli, przepraszam, pomyliłem się, nie popełniłem błąd. Kogoś, nie wiem, z KLD, kogoś z tych partii, które stanęły przeciwko rządom pana w Polsce, którzy przeprosili, tak po ludzku powiedzieli, wiesz co, pomyliłem się albo zostałem wprowadzony w błąd. Byli tacy? No w jakimś momencie, nie wiem jakby to teraz, jakie jest obecnie jego stanowisko, ale zrozumiałem, że w jakimś okresie były takie oświadczenia. Ale nie chciałbym, może chodzi o jednego już nie biorącego udziału w bieżącej polityce człowieka, więc wolałbym tą sprawę pominąć, on, jeżeli dobrze pamiętam, kilka lat później powiedział, że w tamtym momencie, kiedy była kwestia odwoływania rządu, pomylił się.